Skopuj punkty, legalnie zapraszam. Siemanko, z tej strony Byk Mateo, najgrubsza ryba na Twitchu wśród streamerów. Chciałbym w dzisiejszym materiale przedstawić Wam tak naprawdę, jak zdobyć w bardzo krótkim czasie 250 tysięcy expa. Nawet na low levelu, na tym setnym levelu spokojnie można wykonać te dwie misje. Pierwsza misja jest u NPC Gina, możemy z nią porozmawiać. Jesteśmy oczywiście na Leaf Island, za moment Wam pokażę mapkę. No i misja polega na tym, że trzeba zdobyć 5 Natural Herb. No i oczywiście te Natural Herb macie tutaj zaznaczone na Jungle Island. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, no i tu jest piąty, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, tak. Mamy tutaj 5 herbów, które trzeba zdobyć. Przelecimy się po mapie, oczywiście kordę Wam podam, no i pokażę Wam, jak tutaj szybciutko zdobyć 100 tysięcy expa. I druga misja, którą będziemy wykonywać, jest na zdobycie, ile to było, 150 kolejne tysięcy, także bardzo dużą ilość expa można zdobyć. Wystarczy klikać tutaj w te, a trzeba pobić poczki, nie można w okolicy mieć pokemonów, jeżeli chcemy podnieść te krzaczki. No i klikamy, zdobywamy. Tak to wygląda, musimy wykonać tą czynność dosłownie 5 razy. Jesteśmy aktualnie na dole, to wejdźmy tutaj do środka. Jako drugie te krzaczki, które musimy zdobyć, to będą wenozaury do pokonania. Więc, no mówię, no trzeba będzie je niestety zbić. Jeżeli chodzi o level, no próbowałem tą misję zrobić na 60 levelu i jest to możliwe. Tylko trzeba dużo czasu poświęcić, no i mieć pokemony, tak? Według mnie za dużo latania, za dużo bitki z nimi, więc zrobiłem to na postaci na 200 levelu. A bitkę z NPC, czyli drugą misję, pokażę Wam za moment. O, jeszcze tu jest jeden. Za moment tą bitkę z NPC Wam pokażę, jakby to powiedzieć, w przyspieszeniu na, jak robiłem to na streamku, z tego powodu, że no tutaj mam za duży level i ta bitwa nie byłaby po prostu równa. Wiecie, na 200 levelu to bym to jednym pokemonem najprawdopodobniej zrobił, a tam mam troszkę powyżej setnego, więc trochę inaczej to wygląda. Jak robiliśmy to na streamku na serwerze Scarlet, także taki materiał dzisiaj zobaczycie tutaj na YouTubie, w tym filmiku pod koniec. To jest trzeci kwiatek, kolejne dwa nam zostały i misja zrobiona. No i 100 tysięcy expa tak naprawdę no za darmo, tak? No nie ma jakoś za dużo tutaj co robić. Nie jest jakieś to mega trudne. Wystarczy tylko wyczyścić tutaj pokemony, żeby móc po prostu podnieść tą trawkę, no i darmowe expy tak naprawdę. Dobra, wyczyszczone i został nam ostatni. Tak to wygląda. Lecimy jeszcze tutaj. Oczywiście lokacje wyskoczą Wam na ekranie, gdzie dokładnie jakie miejsce jest. Jeszcze przybliżę mapę, jakby ktoś chciał po prostu zamiast patrzeć na kordy, to zobaczcie sobie mapkę. Więc jeszcze raz. Pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, no oraz piąty. Te liście tutaj macie pozaznaczane. Misja jest wykonana, także zdobywamy, mówię, no 100 tysięcy expa taką. Na low levelu to jest naprawdę pół levela czy cały level. Lecimy szybciutko do NPC. NPC znajduje się w tym miejscu, a drugi NPC, zaraz zobaczycie, jest również obok. Oddajemy expy. 100 tysięcy expa. W tym miejscu rozpoczynamy misję na Jungle Island. No i lecimy jeszcze szybciutko do góry. No i pokażę Wam drugiego NPC, tylko że puszczę Wam materiał ze streamka, no bo mówię, no tutaj totalnie to nie byłoby sensu bić na 200 levelu. Tu jest NPC Hiker, no i z nim duelujecie się. Jeżeli chodzi o pokemony tego NPC, no to on używa tak. Pierwszy pokemon to jest Onix, Machamp, Rhydon, Omastar, Golem i Kabutops. Jakiego poka użyję na początku, to jest chyba loteria. Także, no mówię, najlepiej wziąć pokemony, które są trawiaste, pokemony, które są wodne, no i może na tego Machampa coś na przykład latającego. A tak to głównie trawiaste pokemony sobie z nimi poradzą. Jakiś Sceptile, Tropius, mega mocne pokemony. Tak to wygląda, także zapraszam do tej powtórki, którą za moment zobaczycie. Także miłego dnia Wam życzę i trzymajcie się, hejka.